Hello, hello, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony niepopularny, a to jest Fallout 4, już chciałem powiedzieć Fallout 76, ale nie, to jest Fallout 4 i możecie być w głębokim zaskoczeniu, gdyż ostatni odcinek z tej gry pojawił się, otóż sprawdzałem dokładnie 26 czerwca. Ponad 2 miesiące temu ostatni raz graliśmy w tą grę. I sytuacja pokrótce wygląda tak, że stwierdziłem, że przydałoby się no, nie tak bezczelnie jakby zakończać całe podejście do tej gry, nie? Bo tak jakby na ten moment jest to dość... bezczelne, nie? No jakby... Nie wiem, jak to dokładnie ująć, ale... Ho, aż mi go żal. Ole miał pecha. Nie wiem, jakby to ująć inaczej, ale... Ostatni odcinek kończył się słowami na pewno będzie następny odcinek, ale nagrywam nieregularnie, więc nie wiem kiedy. Tadam, nieregularnie znaczy po 2 miesiącach ponad pominięty seriami z 4 innych gier i w ogóle zapomniany w historii kanału i tak dalej. Wow! Bzdal. A drugi trafi? 55% drugi trafił. Sytuacja wygląda tak, że stwierdziłem, że faktycznie bezczelnym będzie w tym momencie nie nagrać wam jakby w ogóle już tego Fallouta i zostawić was tak całkowicie bez niczego. Ten celownik jest totalnie do kitu. Teraz jak wróciłem do tej gry, to widzę, że ten celownik jest totalnie do kitu. To nic nie widać, nie? Jak ja przycelowuję prawym, to ja nie widzę nic. Jakby tu całkowity bezsens celowania prawym przyciskiem. Co tu się podziało? Aha, podniósł to. Dobra. I stwierdziłem, że może fajniej będzie jednak wziąć i... Staruszek Stockton. No, dobra, no i co teraz? Everything looks clear. This is H222. H2. Here's the person I talked to you about. Cześć, Brzydalu. Miło cię poznać, H2. To nie jest spotkanko przy lodach i ciastkach. W okolicy może być więcej bandytów, lepiej załatwmy to szybko. There may be more raiders out there. Quick. Uh-huh. Remember what I told you. I'll fire up this. Okej. Więc stwierdziłem, że sobie przynajmniej dokończymy tą serię misji. Przegiąłem. Szczerze wam powiem, przegiąłem, jeśli chodzi o po prostu Fallouta na zasadzie tą paczkę modów, tak? No, to jest za duże. No, mógłbym się pobawić, gdyby to było trochę mniejsze czy coś dalej, ale... ale tak, jest problem z, po pierwsze, za dużą ilością rzeczy w grze. O wiele. Plus jeszcze dodatkowo mieszanie się języków. Angielski, polski, część tak, no to też jest upierdliwe. Do you have a Geiger counter? Right you are. Mine is in the shop. All good? Now, let's take a look at our friend. Hey, you okay? A little rattled, but I've never been better. The other man, he said I shouldn't talk too much. He told you right, H2. You'll need a real name and a new face, but we'll get to that. Oh, listen, more than raiders behind you. Pray we need a little more help. Okay, więcej bandytów, żaden problem. You headquarter heavies mean business. We need to get to Ticonderoga's safe house. Uh-huh. A lot of sense fresh off the boat crashed there until we smuggled them out of the common. Right. Dobra. Pięknie, prowadź ziomek. Prowadź. Więc właśnie tak chciałem sobie wrócić, wziąć i ładnie, kulturalnie zakończyć tą serię, a nie w ten sposób. No i zwolnić sobie trochę miejsca na dysku, bo no... Zaczyna się mi pojawiać problem z miejscem, gdyż dzisiaj tam instaluję sporo rzeczy z Game Passa.
I przy okazji instalacji tych rzeczy na Game Passie, znaczy na Game Passie, z Game Passa, wywaliło mi, że tam na dysku już mam niewiele miejsca i fajnie by było jednak mieć go na tyle. Pięknie! A temu ziomkowi daj mi krytyka w łeb. Legendary Scavenger. Reaper tu się nim zajął. I właśnie cały patent jest taki, że teraz zrobimy sobie tą misyjkę, no i w sumie tyle. Właśnie. Pisałem wczoraj, chyba wczoraj, na Discordzie, jaką tam giereczkę byście polecali do ogrania, że się zastanawiam nad War Tales, nad czymś tam, nie? I wymieniłem kilka tych tytułów, nad którymi się zastanawiam. I myślę, co by można było pograć sobie fajnie. Po czym... A! To jest ten typ, którego my mamy ten, który ma przeżyć. To po co on tu podłaził? Super mutant elitarny. Czemu mi się wydaje, że dwa razy go trafiłem, a on tak jakby... go to nawet nie ruszyło? O właśnie. O nie, o nie, o nie. Dobra. Osiemnaście naboi. Wait, bo jak nam wybuchnie tamten typo w twarz, to wtedy nie będzie miało znaczenia totalnie nic. Nie, szczudu! Kolejny raz. Kolejny raz typowi po prostu przywaliłem z całej pety. Aż mi go normalnie prawie żal, nie? Typ oberwał chyba ode mnie więcej razy niż ci wszyscy przeciwnicy tutaj. Czym ty do diaska jesteś? Mutant rat, dobra. Mutant rat, dobra. Ale to wielgachne coś. Okej, ale mi się odpala po prostu w kółko ten. To ty do mnie ziomek napinkalasz ten? Z bazuki? No chyba cię coś. Czekajcie, potrzebujemy się uleczyć. Ja pinkole, ja sobie wszedłem tylko wziąć i przejść jakąś prostą misję. Tylko odprowadzić typa gdzieś, nie? Weźcie luzujcie. A tutaj po prostu supermutanty, bandyci, szczudło, nightkiny, super szczury, elitarny supermutant, po prostu ja pinkole. Dobra, tu jest kolejny ziomek. Dawaj, traf. Pięknie. Tam jest jeden typ. Dobra, tamten zleciał na dół. Tutaj pięknie. Ziomek. Ziomek poziomek. Jest kolejny ziomek poziomek. I jeszcze jeden. Gdzieś. Kuźwa, wyczyściliśmy całą miejscówkę i to całkowicie chyba niepotrzebnie. Mam wrażenie, że całkowicie niepotrzebnie wyczyściliśmy tą miejscówkę, że wiecie, że to była miejscówka, którą można było równie dobrze całkowicie pominąć, nie? Ja chcę cofnąć. Właśnie kliknąłem kilkanaście razy Escape i czekam. Dobra, jest. Enter. Dobra. Jest git. Gdzie tu jest ziomek, który mi się wyświetla, że gdzieś tu jest? A, no, on raczej do mnie by nie przyszedł. To trzeba przyznać, że on raczej do mnie by nie przyszedł. Więc dobrze, że się tu pofatygowaliśmy. Dobra, wszystko załatwione. Ziomki wyczyściliśmy znowu, chyba trzeci raz czyszczę już tą miejscówkę. Ale ten typu ma na sobie jakiś przeciwaczny skafander. No i co szczudło? Hey, high rise. We can catch up at Tycon. We just gotta make it there alive first. No to prowadź, ziomek.
Nie rozmawiam z tobą. Nie rozmawiam z tobą, to był przypadek. Nie wiem, kogo zastrzeliłem w sumie. Mogłem sprawdzić, czy powinienem był go w ogóle zastrzelić, czy nie. Ale co mnie tam w sumie. I tak już przecież kończymy, nie? Co? Atakuje nas ktoś, czy co? Chodź, że... Na co czekasz? Na to, aż nas zaatakują, nie? On specjalnie czeka na to, aż nas zaatakują. Po to, żeby po prostu powtarzać tę sekwencję. To jest twoja miejscówka? Jest! High-rise. And we're here. All in the night's work for you agent types. To tak wygląda standardowa operacja przerzutowa? Report back to Dr. Carrington. Dobra. To teraz, where is Dr. Carrington? Odkryto Ticonderoga. Ticonderoga. Trudno. To jest Ticonderoga i koniec, kropka. Szybka podróż do sztabu. I zobaczymy, co tam nam powiedzą. Ziomek ogólnie zadowolony z dotarcia w jednym kawałku, aczkolwiek zabiłem go 4 razy po drodze, ale to... dobrze, że był nieśmiertelny, nie? To była jedna z najprzydatniejszych cech podczas tej misji, nie? Carrington. Wstawaj, ziomek! Of course, but there's yet more to be done. Since the fall of the switchboard, we've ascertained the fate of all but 2 safe houses. I want you to check on Augusta. Okej, okay, też mają kuputy, wykładam... załatwię to. I'll get it done. Details await at the dead drop. Dobra, butcher, go to the dead drop. I... Dobra. Aha, okej. Okay. Go to the dead drop tutaj. To mi się podoba. Takie rzeczy lubię. Takie sytuacje są fajne. Jak gra mówi, idź tam. A mamy zaraz obok miejsce do przeteleportowania się. I to jest tylko takie, jestem. Here I am, my friend. No serio, yogaj. No cóż. Spoko. Spoko. Mam wrażenie, że wszystkie stworzenia i wszystko się zregenerowało w tej grze nie w zależności od od czasu w grze, tylko od czasu rzeczywistego. Dobra, determine Augusta, status of Augusta, safe house. No super. Ja pinkole, serio. Cambridge safe house. Dobra. Tepiemy się tam. Po prostu jedno za drugim, jedno za drugim. Kumacie czacze, gdyby to była naprawdę misja, gdzie nie miałbym podkrywanych tych punktów szybkiej podróży, to by to wyglądało tak, że on wysyła nas na misję. Ciśniemy 20 minut, dajmy na to, do tego miejsca, tylko i wyłącznie po to, żeby zebrać dokument, który nam mówi idź gdzie indziej. Idziemy w tamto miejsce, tylko i wyłącznie po to, żeby się dowiedzieć, że coś jest nie tak. Dobra, ochrona sklepu Marvina. Ochrona sklepu Marvina. Dobra, Sux, no to raczej nie. Suxa nie będziemy strzelać. Oj, ziomuś. Oj, ziomuś. Gdyby nie to, że wy jesteście teoretycznie z wolami, to może byłoby mi was żal, ale... Ale wy jesteście teoretycznie z wolami, więc... Dobra. Ale takie wiecie, takie włoskie złole, nie? Taka włoska mafia. I co ty, ziomek? Dalej nie chcesz mi oddać swoich rzeczy?
Serio? Tylko tyle? Ja ci już któryś raz życie ratuję, a ty mi tutaj jakieś tylko ochłapy dajesz? Zamiast jakieś naboje, jakiś Wonder Glue przynajmniej, nie wiem, cokolwiek. To nie, to ten mnie ochłapy rzuca. Po prostu menda jedna. Dobra, tu ewidentnie coś tam nas będzie chciało zaatakować, więc olewamy to. Ło, mina! Była. A ja chyba na nią tak idealnie wskoczyłem, nie? Nawet nie tyle wszedłem, co sobie wskoczyłem na tą minę. Gdyby to były takie bardziej, wiecie, klejmorki uruchamiane na... Czy tu właśnie lecą... Aha. Dobra. Oczywiście, że nie mam staminy. Tylko nie wybuchaj. To było dosłownie... W tym samym momencie było stwierdzenie tylko nie wybuchaj i on wybuchł. To nawet nie było, że był jakiś czas między po prostu moim stwierdzeniem. Moją prośbą. Błaganiem. On po prostu mi wybuchł prosto w twarz. No cóż. Ładne ozdoby mają przed wejściem. Myślę, że te ozdoby tak delikatnie sugerują, że nie zapraszają podróżnych. Czyli nie jesteśmy tutaj chyba mile widziani. Tam, 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 tam. Dobrze, zatrzymaj sobie swoje śmieci. Siema. No, na pewno gdzieś tu ktoś jest, bo tu nie ma innej opcji. A, jest. Dzień dobry. Ja przyszedłem porozmawiać o naszym Zbawicielu, o Dynie Zawsze Dziewicy. Hello. Dobra, ten się mało ruszał, to w niego fajnie można było trafić. Tak wiem, to była wieżyczka stacjonarna. Myślę, że... Ten ktoś miał pH. Myślę, że oberwanie takim gnatem z przyłożenia można nazwać pechem, nie? Forsa przedwojenna. Jej, to jest dokładnie to, czego... Heather, prawie zerwałaś po prostu z tego działka z przyłożenia, tak jak ten typ, który zniknął, nie? Wlazła bezpośrednio po prostu mi przed twarz, przed karabin. W momencie, kiedy ja tu się zastanawiam, co tu się dzieje i chodzę po tej miejscówce, a ona po prostu... No... O, siema. To była zła decyzja, ziomek, wiesz? To była zła decyzja. No, kapsle. Dawaj kapselki. No i teraz... I teraz co? Boże, niby mam się dostać gdzieś tam. No, ale tu się nie da tam nigdzie dostać. Nie wiem, skorzystajmy sobie z windy. No, bo czemu nie? Heather, nie! Dlaczego? Dlaczego, Heather? O, siema. Co to jest? To wtedy pewnie przejdziemy dalej. No to przeszliśmy dalej. Ambitnie. Zaszliśmy daleko. Przynajmniej tyle, że nie zbieram wszystkiego już jak leci, nie? Tak jak wcześniej. Tu nie ma totalnie nic. A, tu jest zejście. Okej. Okej. Nie. Tu dalej nie ma nic. Tu nie ma. Kibelek. O! No ja muszę osobiście przyznać, że mi ich ozdoby się nie podobają, nie? I...
Atak z zaskoczenia mi nie wyszedł. Pewnie typowi za osłoną po prostu sprzedałem tak soczystego hedziora, ale babeczce, która tutaj się szwenda, mi po prostu przed nosem, to jej nie trafiłem. Gdzie jesteś? Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, byłeś mi jak brat. Ho, dałem ci gnata. Dałem ci spokój. Dałem gitary. Dałem samochód. Żony nie dałem, bo nie miałem żony sam. Co tam? Taka przeróbka. Taki remix. Tada! Dobra. Koniec wydurniania się. Siema! Myślę, że... ja na miejscu bandytów bym się po prostu wyniósł z tego miejsca. Biorąc pod uwagę, co tutaj się odpinkala. Co tutaj my odpinkalamy. Radiacja. No weźże, że otwórz te drzwi. Czemu one się nie otwierają? What? Okej. No nie zachodzi się ludzi od tyłu. No zaczynam rozumieć pytanie, jak to się tutaj dostało. Otwórz te zafajdane drzwi. Niedobory zasilania. A teraz? Dalej niedobory zasilania. No ale nie pozwala mi gra już tutaj włożyć niczego. Tu są jakieś kabelki. Tu są jakieś kabelki. Ty, ale to teraz... tak, tam nie mogę nic włożyć. Tu nie mogę się nigdzie przedostać. Nie widzę żadnych schodów. I... what the heck? Nie pamiętam, pod którym przyciskiem była latarka. Pod którymś mieliśmy latarkę, ale nie pamiętam pod którym. To był jakiś taki bezsensowny przycisk. Taki, że w ogóle nie pasował jakby do latarki, nie? F? Przytrzymać? Nie. T przytrzymać? Nie. R przytrzymać? Nie, to jest rzucenie chyba granatem. Nie, to jest schowanie broni. E przytrzymać. T przytrzymać. Y. Alt. Ok, alt to jest rzucenie granatem. Już pamiętam. Dobra, nieważne. Olejmy to. Faktycznie wychodzi na to, że nie mam jak się stąd wydostać. Niedobory zasilania. No i tu jest kabel. Ewidentnie tu jest kabel. Ale on sobie idzie tu. No niciula nie widzę, bo nie mam tego światła, nie? Tab przytrzymać. Intuicyjnie sięgnąłem. Dobra, i tu idzie, tu idzie, tu idzie, tu idzie. No i co? No i jest tu. Tada! Da się, da się. Jak się chce, to się da. Dobra, oczywiście, że możemy sobie wszystko wyzbierać. Ciekawi mnie, jak strasznie bym grał w Starfielda, gdybym miał taką możliwość, że mógłbym zbierać wszystko, nie? Tam mnie naprawdę przed wieloma rzeczami powstrzymywało to, że miałem ograniczony ten ekwipunek i ten statek. Łoch! A że później mogłem sobie te rzeczy jeszcze przenosić do tego mojego domku w tej miejscówce, to już w ogóle tam było. To było grube. No. I już mucha. Już mnie witają na starcie. Już mnie witają na starcie. Dobra, i co my tu mamy jeszcze? Komarek i co jeszcze? Musi być coś jeszcze przecież.
I jeszcze jeden komarek, bo czemu by nie? Przecież to, że ledwo wylazłem z lokacji, w której musiałem napinkalać się ze wszystkim, co żyje, to znaczy, że wychodzę z tej lokacji i dalej napinkalam się ze wszystkim, co żyje. No, no jakby w sumie postapo, nie? W sumie postapo, no dobra, no. Nie powinienem tutaj nic mówić, bo ma to sens. Nie jest to wcale błędne podejście. Dobra, no i zakończyliśmy sobie te dwie misyjki. Mamy 20 parę minutek. Ja się rozgadałem. No i myślę, że... Augusta safe house was destroyed by the Institute. Three safe houses gone. Niewyobrażalne. No, dla mnie jak najbardziej, nie? W sensie, ja tam byłem, widziałem to, no, znikło. Dobra, no to Fallouta kończymy w takim momencie. Tak naprawdę nie dokończyłem żadnego wątku, nie udało mi się zamknąć w sumie żadnej sytuacji takiej, takiej, która gdzieś tam była, czy z DLC-ków, czy z głównej gry, czy z czegokolwiek, tak szczerze powiedziawszy. Więc no... Sam siebie troszkę zawiodłem, nie? Pod tym względem, ale wiem, że jeśli bym miał jeszcze jedno podejście do tej gry robić, to nie z taką ilością dodatków, w sensie nie z modami, tylko z samymi dodatkami, faktycznie tymi DLC-kami, które są, może z tą enklawą i tyle, i nic więcej. Jakby cała ta reszta, którą ja tutaj sobie pododawałem, porobiłem i tak dalej, to była przesada. Tymczasem dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Nie w tej, a w innych seriach na kanale, do których bardzo serdecznie zapraszam. Gdzieś teraz na pewno zaczniemy jakieś inne giereczki, też na pewno pogramy w inne tytuły, bo mam 3 miechy Game Passa sobie teraz kupiłem. I z tego Game Passa jest tam sporo giereczek, które mnie interesują. Tam m.in. ten War Tales, Core Keeper, który notabene ma koopa, więc może się uda nawet z kimś w tego Core Keepera pograć. Do tego na kanale cały czas są 7 Daysy. Do tego, co my ogrywamy? 7 Daysy. Kurde. Przecież symulator taki ogrywamy jeszcze. Wiem, Ship Graveyard cały czas przecież ogrywamy. Dobra, no to by było na tyle z mojej strony. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Z tej strony był niepopularny, wiem, tak powtarzam się, ale to tak... Bo jakoś tak, wiecie, mam taki... Tak... No jak kończyć grę, jak jej nie skończyłem, no. No ale nie. Wiem, że do Fallouta mi się bardzo ciężko wraca, do tego, żeby nagrać cokolwiek z niego. Te 2 miesiące przerwy to udowodniły, że po prostu osobiście sam nie mam ochoty już spędzać więcej czasu przy tej grze i nie będziemy robić takiej serii na siłę, bo chcę coś przejść, bo chcę coś pokazać, bo sam chcę się dowiedzieć czegoś więcej o tym świecie i tak dalej. Trudno. To była bardziej chyba faza związana z tym, że wychodził wtedy ten serial Fallout na Amazonie i po prostu zrobiło mi to taką chęć na pogranie w tego Fallouta. Natomiast no, jak patrzę na to teraz tak z punktu widzenia, to w sumie tak chcę. A tu mogę tak? O, znikła! I pan też. No to na zakończenie próbujemy pozbyć się Instytutu. Jesteśmy w stanie? Co mnie bijesz? Nie ma użycia rąk. Nie używamy rączek. Samą bronią. Tudzież ustami, jak panie wolą. Znikać. Rozpoczęto banished from Institute. Escape from Institute. Czyli jak wybije odpowiednią ilość? O! I teraz mi się odblokowało. I teraz mi się odblokowały questy z Instytutem. Jak tu ich wyrzynać wszystkich zacząłem. Jakie bezczelne gady. Po prostu jak wytłukłem Instytut, tutaj tak prawie. Dobra, w taką większą grupkę jak strzelę, to powinienem więcej ich zabić, bo jakby ta broń strzela... Nie ogranicza się jakby do jednego celu. Anulowałem sobie. Serio. Antyrada sobie weźmiemy jeszcze dodatkowo. Dobra, dawaj.
dawaj. A więcej nie mogę. Dobra. I raz spudłowałem. I dwa trafiłem. Ojca, czyli własnego syna zastrzeliłem właśnie. Super. Dużo was jeszcze w tym instytucie? No, w sumie trochę ich tu jeszcze jest. Powiem wam, że podoba mi się to zakończenie serii. Jakby jest to satysfakcjonujące. Po co się cokolwiek więcej bawić już w tej grze, skoro w sumie... Nie, nie ma czegoś takiego, że poddaje się. Nie wolno się poddawać. Walczymy do końca. Czy wy możecie paść, czy nie? Możecie. I ty też możesz. Ale wy tak padacie i się podnosicie, czy tak umieracie całkiem? Mam wrażenie, że nie, że ten ziomek na przykład jest nieśmiertelny. Tamtego ziomka się chyba nie da zabić. No cóż, to by było na tyle. Bye-bye.